czyje główna ulica wylotowa z Krakowa na południe. Dwie przecznice zakopiańskiej ważne dla lokalnych społeczności. Jedna to Forteczna na wysokości osiedla Kliny. Druga to ulica Warzewskiego na wysokości Opatkowic. Pierwsza już jest gruntownie przebudowywana od Zakopiańskiej do Zawiszy w dwóch etapach. Na drugiej przebudowa właśnie się zaczyna od Zakopiańskiej na odcinku 160 metrów. Do tego jeszcze 60 metrów ulicy Zakarczmie od skrzyżowania z Warzewskiego. Przebudowę ulicy Fortecznej podzielono na dwa etapy. Pierwszy dotyczył fragmentu bezpośrednio sąsiadującego z Zakopiańską. Tu całość prac została już wykonana. Teraz drogowcy przesunęli się z robotami dalej w głąb ulicy. To nie tylko prosta wymiana asfaltu i chodników. Przy okazji powstało odwodnienie. Przebudowywana jest sieć wodociągowa, gazowa, elektrotechniczna i teletechniczna. Dokładnie to samo czeka ulice Warzewskiego i Zakarczmie. Jezdnie zostaną rozbudowane, pojawią się jednostronne chodniki, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowanie. Wybudowane zostanie odwodnienie i oświetlenie. Drogowcy zajmą się też sieciami, które są schowane pod ziemią, a zapewniają mieszkańcom wodę, gaz, odprowadzenie ścieków czy światłowód. Prace będą etapowane.